1 października 2015 roku firma Applicom zorganizowała konferencję pod tytułem Jak przygotować się do realizacji kontraktów infrastrukturalnych zgodnie z ideą BIM. Wzięło w niej udział ponad 90 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele sektora państwowego i prywatnego. W związku z tym, że misją naszej firmy jest nieustanna pomoc klientom w realizacji nowych wyzwań, a w tym przypadku jest to wdrożenie BIM, zaprosiliśmy grono prelegentów składające się z fachowców, praktyków oraz ekspertów z Polski i zagranicy. Podczas tego wydarzenia wielokrotnie podkreślaliśmy, że najważniejsza w BIM jest informacja, a w szczególności kompletne dane cyfrowe, ich bezstratny przepływ i możliwość wykorzystania na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Według naszych prelegentów prawidłową i sprawną realizację inwestycji wspiera przede wszystkim połączenie ze sobą danych GIS i CAD oraz modelu 3D. Z takiej jednej spójnej bazy danych mogą bowiem korzystać wszyscy uczestnicy procesu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zaprezentowaliśmy również oprogramowanie Autodesk Infrastructure Design Suite wspomagające tworzenie koncepcji, przygotowanie map, projektowanie i koordynowanie projektu inwestycji w myśl idei BIM. Dodatkowo pokazaliśmy TILOS, czyli innowacyjny program służący do planowania i zarządzania projektami liniowymi. Na koniec bloku merytorycznego przybliżyliśmy kluczowe etapy implementacji BIM, na czym polega istota takiego wdrożenia i jakie są najważniejsze korzyści z tej technologii dla poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego. Podczas konferencji przytoczyliśmy także przykłady inwestycji realizowanych zgodnie z BIM. Rafał Przybyłkiewicz, kierownik zespołu projektowego w firmie BSIPG Gazoprojekt SA, opowiedział o projekcie budowy nowego odcinka gazociągu, przy realizacji którego inwestor wprowadził wymóg dostarczania mu ujednoliconych, pełnych danych GIS i CAD do dalszego przetwarzania i wykorzystywania. Matthias Sein, prezes firmy CGS Plus, przedstawił wdrożenie systemu zarządzania zasobami lotniska wojskowego w Ministerstwie Obrony Republiki Słowenii. Zaś Drażen Galicz, prezes firmy Studio Ars, zaprezentował kilka interesujących przykładów wykorzystania BIM w projektowaniu sieci wodno-kanalizacyjnych. Po zakończeniu konferencji zapytaliśmy uczestników o wrażenia. Co Pana najbardziej zainteresowało podczas konferencji? To, co mi najbardziej zapadło w pamięć, to część związana z projektowaniem na etapie koncepcji InfoWorks. To jest dla mnie akurat nowością. Widziałem wcześniej prezentację tego typu Państwa, ale było to bardzo krótko, tutaj było bardziej kompleksowo poruszone. Oczywiście cała konferencja zawierała bardzo kompleksowe podejście do zagadnień BIM, od fazy koncepcji poprzez projektowanie, wdrażanie na etapie projektu i później przekazywanie tych informacji na budowę i inwestorowi. Czy BIM w infrastrukturze to według Pana moda czy konieczność? Wydaje mi się, że to jednak konieczność. Z uwagi na intensywny rozwój infrastruktury oraz potrzeby związane z przyszłym utrzymaniem infrastruktury liniowej, w której wdrażany ma być BIM. Co Pani sądzi o tematyce konferencji? Konferencja miała temat znany, dotyczyła BIM-u. Myśmy tutaj przyjechali, dlatego że to jest bardzo interesujący i taki bardzo głośny temat w naszym kraju obecnie. Wszyscy spodziewamy się, że w najbliższym czasie Unia Europejska wprowadzi takie wytyczne, żebyśmy musieli te nasze projekty wykonywać w systemie BIM i stąd zainteresowanie zarówno biur projektów, jak i pewnie zamawiających tym, żeby już przygotować się do realizacji projektów w tym systemie. Myślę, że to będzie wymagało dużej pracy zarówno od pracowni, zarządu, jak i też pracowników. No też od zamawiających, którzy będą musieli określić swoje wymagania, ale też widzę praktyczne strony tego, bo jakby nie patrzeć w systemie projektu i budowy, obecne tematy, które są realizowane w systemie BIM, znacznie lepiej by działały i ten system usprawniłby współpracę pomiędzy biurami projektów a wykonawcami i pewnie pozwoliłby zaoszczędzić czas, który dla wykonawców jest istotnym tutaj przelicznikiem na marżę uzyskaną z danego inwestycji. Jak Pan ocenia konferencję? Konferencja prowadzona w pełen profesjonalny sposób, tak mi się wydaje. Czasami bywamy na różnego rodzaju konferencjach, jak oglądacie, i tutaj fajnie to wszystko wygląda. Rozpoczęliście od omówienia, czym jest BIM. Pod kątem geodezyjnym
na początku niewiele, pod kątem urzędniczym fajna rzecz. Aczkolwiek z każdą chwilą tej konferencji jednak coraz więcej spraw geodezyjnych poruszanych, może nie bezpośrednio, ale jednak w taki sposób dotykający bezpośrednio geodetów. A czy warto wejść w technologię BIM? Sądzę, że na pewno, że to sprawa jest przyszłościowa i tutaj patrząc pod kątem urzędniczym, myślę, że nic lepszego nie ma, tak jak te awarie kanalizacji pokazane i tak dalej, fajna sprawa, a pod kątem geodezyjnym budowanie modeli, zmuszanie wszystkich do wykonywania modeli 3D i do wykonywania swojej roboty w sposób dobry, a nie tak jak jest teraz, typu zwykła tania mapa ze środka.